Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Taki Myk. Dzisiaj będę miała dla Was szybki taki myk paznokciowy, czyli jak szybko pomóc łamliwym paznokciom i jak szybko pomóc miękkim paznokciom. Łamliwe paznokcie to są takie, że na przykład, nie wiem, uderzycie się w krawędź czegoś, w szafkę, w stół i od razu Wam pęka. Po prostu pęka i odpada. Drugi ten miękki paznokieć to jest taki, że w zasadzie on się Wam wygina w każdą stronę i jest to trochę creepy i ogólnie jest taki mało wytrzymały. Więc jeżeli macie łamliwe paznokcie, to najlepiej jest wcierać sobie oliwę z oliwek. Czyli najprostszą rzecz, którą możemy mieć w domu, no poza masłem i mlekiem, ale to raczej nie pomoże na paznokcie. Czyli oliwę z oliwek wcieracie sobie w płytkę paznokcia, oczywiście nie pomalowaną, tylko naturalną i w skórki obok. I wtedy Wasze paznokcie staną się bardziej elastyczne i nie będą się łamały przy każdym zderzeniu z twardą powierzchnią. Jeżeli chodzi o miękkie paznokcie, to posiadaczom miękkich paznokci pomoże cytryna, albo ewentualnie sok z cytryny, nie taki sztuczny w stylu kwasek cytrynowy rozpuszczony z wodą, tylko prawdziwy sok z cytryny. I wystarczy tym sokiem przecierać sobie paznokcie i one wtedy się wzmocnią. Po pierwsze się wybielą, a po drugie się wzmocnią, przestaną się tak wyginać w milion stron i jak włosy, tylko po prostu zrobią się mocne. A z drugiej strony właśnie, jeżeli przesadzicie i będą zbyt mocne i będą się łamać, to wystarczy zacząć wcierać oliwkę. Możecie balansować oliwą z oliwek i sokiem z cytryny stan swoich paznokci od miękkich do twardych i tak dalej, i tak dalej. Więc mam nadzieję, że jak zwykle taki myk Wam pomógł i że zajrzycie do innych filmów z tej serii. Pamiętajcie oczywiście, żeby zajrzeć do mnie też na Facebooka, na Instagrama, gdzie wrzucam zdjęcia takie na przykład z mojej pracy, z dnia życia codziennego, moje koty, różne dziwne rzeczy, które mogą mi tam przyjść do głowy. Na Facebooku oczywiście też zapowiadam różne filmy, na przykład pytam się Was, co chcecie zobaczyć w następnym odcinku i tak dalej, więc pamiętajcie, żeby zajrzeć. Wszystkie linki znajdziecie na dole w opisie. I do zobaczenia! Pamiętajcie, żeby zajrzeć do mnie na drugi kanał, na którym wrzuciłam nową serię filmów dotyczących japońskich słodyczy. Nazywa się to Japana Zjadam i pokazuję Wam, jakie śmieszne słodycze mają Japończycy. Mi to sprawiło ogromną radochę, więc zapraszam Was serdecznie do subskrypcji tego kanału, bo co tydzień będę wrzucała nowy odcinek i nowy słodycz do robienia. Tutaj jeszcze po tej stronie możemy takie ładne różowe polisie będą.